Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Wygląda na to, że Benjamin Netanyahu, premier Izraela się doigrał. Jego dni wygląda na to, że są policzone, a facet może naprawdę słabo skończyć i nie. Nie chodzi tu wyłącznie o to, że dość mają go sami Izraelczycy, czego wyraz dawali już na długo przed Rozpoczęciem wojny z Palestyńczykami w gigantycznych, jak na 8 milionowy kraj, protestach, których jednym z głównych haseł było: Netanyahu musi odejść. Gorzej, że drugi był taki: nie chcemy, żeby u nas było tak jak w Polsce. A gorzej, bo niestety. To drugie określenie było całkiem trafne. Izraelczycy nie chcieli, żeby Netanyahu zrobił im w ich kraju takie piekło, jak PiS zrobił nam w Polsce, ale nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Netanyahu powoli dość mają nawet światowi przywódcy, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Biden, który publicznie w wywiadzie dla Polityko powiedział, że uważa, iż dni Netanyahu są. Policzone I to mówi prezydent, czyli szef kraju, który jest w zasadzie jedynym gwarantem bezpieczeństwa Izraela. Gdyby Stany Zjednoczone nagle powiedziały, sorry, zwijamy parasol ochronny znad Izraela, to wtedy należałoby tylko obstawiać, który kraj pierwszy Izrael spróbuje zdmuchnąć z planszy, bo to, że spróbują i to bardzo licznie, jest raczej pewne. Wiele wskazuje na to, że jednym z tych krajów byłaby Turcja, której to prezydent pan Erdogan powiedział, Cytuję, Nie będziemy więcej rozmawiać z premierem Izraela. Facet, czyli ten prezydent Turcji był uprzejmy powiedzieć, że co prawda tam nie zrywają um, stosunków dyplomatycznych z Izraelem, ale z Netanyahu już gadać nie będą. Czyli pan Erdogan traktuje. Pana Nataniachu, mniej więcej tak jak Ukraina traktuje Putina. Czyli pamiętacie, może przez wiele miesięcy, jak jeszcze się wydawało, że, znaczy, nie nam się wydawało, tylko propagandystom ukraińskim, amerykańskim, pisowskim, wydawało się a w zasadzie, wmawiali nam, że Ukraina może tą wojnę wygrać, to wtedy Ukraina była. Butna i mówiła, że ona nie chce rozmów pokojowych z Rosją i, uży i używali mniej między innymi takiego argumentu, że oni mogą usiąść do rozmów z Rosją, ale nie z Putinem. Czyli żeby doszło do jakichś tam rozmów pokojowych, to najpierw Rosja musi pozbyć się Putina. No to tutaj pan Erdogan mówi na bardzo podobnych zasadach, że jeśli Izrael chce rozmawiać z Turcją, to najpierw muszą się pozbyć pana. Netanyahu. I co jest bardzo ważne, że tutaj, jakby oczekiwania pana Erdogana zbiegają się z oczekiwaniami samych Izraelczyków, którzy, jak już wcześniej powiedziałem, wychodzili tłumnie na ulicę, żeby mówić, że Erdogan musi odejść. I tutaj teraz pan, yy, yy, przepraszam, że pan, że Netanyahu musi odejść, a teraz pan Erdogan mówi to samo. I wiele wskazuje na to, że może pan Netanyahu wreszcie odpowiedzieć za część tych rzeczy, które zrobił. Ja przypomnę, że pan Netanyahu już wcześniej miał tam jakieś problemy z prokuraturą, taką wewnętrzną, izraelską. W zasadzie on, jeśli nie będzie premierem, to z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie podsądnym. Ale tu chodzi o dużo gorsze rzeczy, gdyż w chwili obecnej pan Netanyahu jest wprost oskarżany o zbrodnie. Wojenne o zbrodnie przeciwko ludzkości, i pojawiają się wprost żądania ze strony bardzo poważnych światowych polityków, żeby pan Netanyahu no, podzielił los <coughs> Putina. Jeśli tego Putina uda się postawić przed trybunałem, lub to nie wiem, jakichś zbrodniarzy, takich wiecie, jak tych z Bośni, czy z czasów II Światowej. No, bardzo, bardzo groźnie się robi. Dla pana Netanyahu. I tutaj ktoś powie, Krzysiek, ale przecież kogo na Zachodzie będą obchodzić na przykład żądania jakichś tam polityków z Iranu, Iraku, Turcji czy innych tego typu krajów? No. Po pierwsze, może się okazać, że będą obchodzić. Turcja, na przykład, ma taką cechę, że jest w NATO i jest drugą co do siły armią NATO i operuje w dużej mierze w takich regionach, w których armia amerykańska nie operuje. W związku z tym, ona jest bardzo cennym nabytkiem NATO i wydaje mi się, że Stany Zjednoczone nie będą chciały Turcji wkurzać, hmm, chociażby w kontekście ewentualnego. Starcia z Chinami o Tajwan, ale to nawet nie o to chodzi, bo wiecie, świat muzułmański światem muzułmańskim. Ja osobiście wszystkich szanuję i uważam, że muzułmanom też należy się szacunek i trzeba ich poważnie traktować. Ich jest prawie miliard, ale tu chodzi między innymi, drodzy Państwo, o takie państwo jak Hiszpania. Przeczytam wam fragmenty z artykułu z dziennika Gazety Prawnej. Nazywa się strona nazywa się gazeta-prawna.pl, a u góry mamy takie logo Dziennik Gazeta Prawna. Tytuł artykułu: Wielotysięczne manifestacje propalestyńskie w Madrycie i innych miastach. I zanim zaczniecie mówić, że tam e, jacyś tam palestyńczycy wyszli, protestowali, w Polsce też były takie protesty, nic to nie znaczy. Nie, 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 nie. Przeczytajmy, drodzy państwo, Fragmenty. Na czele protestów szli przedstawiciele współrządzących partii lewicowych, w tym wicepremier i przewodniczący bloku Sumar Jalanda Dias, minister do spraw społecznych w partii Podemos i One, Belara, minister do spraw konsumenckich i lider Zjednoczonej Lewicy, Alberto Gardzon. A także przewodniczący największych związków zawodowych UGT i CCOO. Czyli to są protesty, w których brali udział rządzący Hiszpanią. Oczywiście nie było tam premiera, był wicepremier, czyli drugi w kolejce, ale jak widzicie, oprócz niego było również wielu innych ministrów, a także przewodniczący związków zawodowych, czyli to jest tak jakby. Um, w Polsce w takich protestach szedł pan Duda. Nie ten pan Andrew Duda, prezydent, tylko ten drugi pan Duda, szef Solidarności, który ostatnio coś mówił o jakimś wariancie ulicznym i chyba groził wojną domową w Polsce. Pewnie nie miał tego na myśli. Miejmy nadzieję, że nie miał tego na myśli, że nie chce nam tu Polski podpalić. No i gdyby szli na przykład tam tacy ludzie, jak nie wiem, pan Sasin, chociaż nie wiem, no pan co wam tego Sasina? Jakby tam Sasin szedł, to pewnie by nic z tego nie wyszło. No jakby tam jakiś poważny wicepremier szedł. Rozumiecie, o co chodzi. Powiedzmy, że, że gdyby było po, po, już po zmianie rządu w Polsce, no to nie szedłby tam Tusk, ale szedłby tam na przykład, nie wiem, Kosiniak-Kamysz, Czarzasty yy, i Hołownia, czyli szefowie tych partii takich... Nie premier, ale zaraz pod nim. I zobaczę, co oni tam mówili. Bo to jest najciekawsze. Oni tam nie owijali w bawełnę za to, o co oni oskarżają Netanyahu. Ech, no to chyba w naszym zachodnim kręgu kulturowym dożywocie, a w kręgach takich kulturowych, właśnie świat arabski i tak dalej, to kara śmierci. Przeczytajmy, co on tutaj mówi. Żeby nie było wątpliwości. To oni go o to oskarżają. Ja tylko podaję za nimi. Wicepremier Diaz wezwała do natychmiastowego zawieszenia broni w gazie. Czyli tak jak ONZ, ONZ też wezwał. I potępiła rażące naruszenia praw człowieka i prawa międzynarodowego przez Izrael. To oczywiste, że Izrael popełnia zbrod zbrodnie wojenne, powiedziała. Rozumiecie? Jeszcze raz to przeczytajmy i zaręczam, że to jest sam początek. Wicepremier Diaz wezwała do natychmiastowego zawieszenia broni w gazie i potępiła na rażące naruszania praw człowieka i prawa międzynarodowego przez Izrael. To oczywiste, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne. Powiedziała. Ta pani Diaz. No, drodzy Państwo, czyli jak rozumiem, tutaj kłania się Trybunał do spraw badania zbrodni wojennych, jeśli rozumiem to, w Hadze, czyli pan Netanyahu usiadłby koło pana Putina. Różnica jest taka, że pan Putin. Twój konflikt zbrojny wydaje się wygrywać. Czy to się komuś podoba, czy to się komuś nie podoba? Ja osobiście powiem, czym się pewnie wielu osobom narażę. Mnie się oczywiście nie podoba, że pan Putin wygrywa, gdyż pan Putin na, na Ukrainę napadł. I ja jestem przeciwko napadaniu na jakiekolwiek inne państwo. I oczywiście mi się strasznie nie podoba, jak zachowuje się w chwili obecnej rząd Ukrainy względem Polski. Nie podoba mi się rażąca niewdzięczność i. Pioruńska roszczeniowość rządu ukraińskiego i sporej części Ukraińców względem Polski i Polaków to mi się bardzo nie podoba. No ale, a wojnę zaczepną, potępić trzeba z czystej przyzwoitości, więc potępiam i każdego agresora też potępiam. No, m, prawda? Tak, to, to, jest, to jest dość oczywiste, że ja bym wolał, żeby pan Putin nie wygrał. No, ale wygląda na to, że wygrywa. I to zarówno militarnie na Ukrainie, jak i ekonomicznie, gospodarczo, bo Rosja ma się całkiem dobrze, jak i geopolitycznie. Tam, wiecie, świat Zachodu jest niestety, bo jesteśmy częścią tego świata Zachodu, coraz bardziej marginalizowany. W związku z tym Putin, póki będzie prezydentem Rosji, a nic nie wskazuje na to, żeby miał nie być tym prezydentem Rosji, bo trzyma się tam całkiem dobrze, raczej przed tym Trybunałem postawiony nie będzie. Tymczasem pan Netanyahu jest szefem milionowego państwa. Otoczono go zewsząd wrogami, który w dodatku tak wkurzył świat, że nawet w Unii Europejskiej mało krajów go popiera. Niektóre kraje, tak jak widać tutaj, wicepremier. Hiszpanii, wprost na, robią, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne, no to przecież premier za to odpowiada. No tu wcale bym się nie zdziwił, gdyby pan Taniachu przed tym trybunałem jednak stanął. No i to być może nie sam. Poczytajmy sobie dalej. Minister Belarra zażądała natychmiastowego skończenia z czystkami etnicznymi. Dokonywanymi przez Izrael w Palestynie. Zobaczcie, babka się nie obcyndala w tańcu. Wprost mówi, że to co robi Izrael w Palestynie to nie jest żadna operacja antyterrorystyczna, tylko że to są czystki etniczne. No i ciężko jej, jej zaprzeczyć, że, że tak nie jest, no bo gdyby to była operacja antyterrorystyczna, no bo to to kto by głównie ginął? No terroryści, nie? Jak robisz operację walki, nie wiem, z brudem, to wynosisz z mieszkania głównie brud, tak? Sprzątasz, czyścisz i wynosisz śmieci. Natomiast jeśli ktoś w workach swojego mieszkania wynosi twoje kosztowności, to nie walczył z brudem. Nawet jak wyniósł zabrudzone kosztowności, tylko po prostu ci okradał. W momencie, w którym Izrael gada, że walczy z terrorystami z Hamasu, a większość ofiar to są cywile, w tym dzieci, a ta walka z terrorystami polega między innymi na tym, że napierdzielają, uwaga, w obóz dla uchodźców są informacje, że podobno już w drugi. No to, drodzy Państwo, to jest trochę tak, jak nie wiem, innowacyjność. Innowator medycyny, pan Niedzielski dostał taką nagrodę od tygodnika wprost. Ciekawe, że to ma coś wspólnego z tym, że tam dużo reklam, w tym wproście się pojawiało takich podobno powiązanych z pisem spółki pakarbu państwa i tak dalej. Czy oni sami uważali, że to taki dobry innowator? No i ta innowacja polegała na tym, że przynajmniej ja to tak zrozumiałem, że wiecie, 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, a to jest martwy, ten nie choruje. Czyli tutaj też taka, wiecie, zwalczanie brudu na zasadzie, a podpalmy dom i spalmy. Jak domu nie będzie, to już nie będzie się brudził. No, to jest coś po prostu przerażającego. No, Izrael morduje dzieci i wygląda na to, że ma to w dupie. To są ewidentne zbrodnie wojenne. A ta pani także... To, co ta, ta pani Dias powiedziała, to oczywiste jest, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne. No, ona ma rację. I oczywiście Hamas to organizacja terrorystyczna. To, co Hamas zrobił Izraelowi, to jest straszne. Ja dlatego nie nazywam tych ludzi z Hamasu bojownikami, bo uważam, że to by dodawało im splendoru niepotrzebnego. Ja ich nazywam terrorystami. To są terroryści. Według mnie te osoby, są wyjęte spod prawa międzynarodowego z zakresu ochrony yy, traktatowej. W momencie, w którym oni zaczęli mordować cywilów izraelskich, gdy zaczęli porywać dzieci, gdy wzięli zakładników, to już, to już nie są partyzanci. To jest organizacja terrorystyczna. I Izrael, gdyby próbował po prostu wykończyć tych ludzi z Hamasu, to ja bym siedział jak popcorn i bił brawo. <gryw> no ale wiecie, dzieci. Ostrzały kościołów, Polkę między innymi tak zabili i jej dziecko, e, obozu dla uchodźców. Wiecie, nawet Putin nie strzelał do obozu dla uchodźców, nie? A ostatnio jeszcze zrobili ten numer, że minister w rządzie Netanyahu stwierdził, że jedną z opcji jest walnięcie w strefę gaza tłumówką. Na co Netanyahu zrobił manipulację, bo powiedział, że zawiesił go w obradach rządu. I dużo ludzi to zinterpretowało, że on go wypierdzielił z rządu. Nieprawda. Nie wypierdzielił go z rządu. Zawiesił go w obradach rządu. Obradach, które, jak ujawnił inny minister rządu Nataniahu, i tak od dłuższego czasu się nie odbywają. On nadal jest ministrem, nadal rządzi swoim e, resortem, tylko on nie bierze udział w posiedzeniach, obradach rządu, których i tak nie ma od dłuższego czasu. Więc to trochę tak, jakby mi powiedzieć woźniak Tobie nie wolno latać samolotem, ja ci odbieram licencję pilota. Ale ja i tak nie mam licencji pilota. No widzisz? I teraz też nie masz. Czy coś się zmieniło? No kurde, nic. Ale jak ładnie brzmi, woźniakowi odebrali inter... yy, licencję pilota. Tak samo temu facetowi, który chciał zrobić nuklearny holokaust palestyńczykom, czy przepraszam, co wam to chciał? Rozważał to jako jedną opcję no uniemożliwiano brania udziału w posiedzeniach rządu, których tak nie ma. Netanyahu go nie wypierdzielił, podobnie jak nie wypierdzielił ministra obrony narodowej, który stwierdził, że no, oni nie walczą z ludźmi, tylko ze zwierzętami, nie? Znaczy no, taka, no narracja bym powiedział wybitnie skrajna. Czytamy dalej. Benjamin Netanyahu musi zostać postawiony przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym i sądzony jako zbrodniarz wojenny, podkreśliła. To jest minister rządu Hiszpanii. To, to nie jest, wiecie, jakiś tam ajatollah w Iranie, gdzie Izraelczycy mają go głęboko w dubie. I mam wrażenie, że społeczność międzynarodowa też jakoś za bardzo nie. Nie pochwala i w sensie nie poważa, tak? Tak, jakieś mam wrażenie, że on raczej szanowany nie jest. Może, może jak się zaczął konflikt na Ukrainie i bardzo mocno chodziło o to, żeby tam ropę skądś tam zdobywać, to może Iran miał swoje 5 minut, ale już nie ma. Już tam sobie poradzili. Cena baryłki ropy mocno spadła. To jest, drodzy państwo minister w rządzie Hiszpanii. I co jest jeszcze bardzo ważne, zaraz będziemy czytać dalej. Wiecie, jak się niszczy tamę? Tamę niszczy się w taki sposób, że robi się rysę. Nie trzeba podkładać ładunku, który zrobi łubudu, była tama, nie ma tamy. Nie. Wystarczy podłożyć mały ładunek, ale w odpowiednim miejscu, tak żeby powstała rysa. Dalej napór wody Sprawi, że Tarysa będzie się powiększać, 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 powiększać i bardzo szybko ta marunie. Podobnie jest z takimi sytuacjami. Na razie wicepremier Hiszpanii, na razie minister Hiszpanii. Za chwilę będzie to wicepremier, przepraszam, wicekanclerz pewnie gdzieś w Niemczech, jeśli jest akurat w Niemczech wicekanclerz. Potem może wiceprezydent czy prezydent Włoch. Potem się coś Francji, we Francji zacznie dziać. We Francji, pewnie naj, najpóźniej. We Francji teraz mają pomysł, że za krytykowanie Izraela więzienie i, yy, i duża grzywna, więc pewnie we Francji najpóźniej, ale, ale zaczną się takie rysy, kolejne głosy, kolejne naciski, i w końcu taka lawina, dosłownie, drodzy państwo, runie. I to jest coś, Moim zdaniem, co może być, bardzo dla Nataniachu niebezpieczne. Zwłaszcza, że po, powiedzmy sobie to bardzo wprost, większa część społeczności międzynarodowej uważa tak, jak ta minister Balara, że to, co robi Izrael, to są zbrodnie przeciw ludzkości, że to są zbrodnie wojenne. Większość społeczności międzynarodowej. Nie rozróżnia dzieci palestyńskich od dzieci ukraińskich, więc skoro napierdzielanie w budynki cywilne na Ukrainie jest zbrodnią, to napierdzielanie w budynki cywilne w Izraelu też jest zbrodnią. I dlatego dzieje się to, co się dzieje. Politycy, dlatego gadają takie rzeczy, powiedzą, że na tym zdobędą poparcie. Co więcej. Nawet politycy w krajach takich jak Polska, która jest turbo politycy polscy, są proizraelscy. Nawet do tego stopnia, jak pan Netanyahu przyjechał do Polski, nas obrażał, oszukiwał, de facto przypisywał nam niemieckie zbrodnie, to politycy pisoscy udawali, że deszcz pada, że nie słyszą, że tego nie było. Nawet, nawet politycy pisoscy nie decydują się na jednoznaczne wsparcie Izraela w ONZ-ie, Polska delegacja przecież się wstrzymała od głosu w tej potępionej rezolucji przez Izrael, w której to ONZ dokonał strasznej rzeczy według Izraela. Wzywał do tego, żeby przestali się zabijać. Nie wzywał do zaprzestania łamania praw człowieka przez Izrael, nie. Wzywali do zawieszenia broni. I to według Izraela było straszne. To pokazuje, jakim krajem jest Izrael. Rządzony przez Netanyahu. Albo może inaczej, kim są politycy Izraela? Eee, Netanyahu, bo to przecież nie można całego kraju winiać o to, co robią rządzący nimi politycy, tak jak nie można winiać nas, Polaków, za to, co robi PiS, prawda? No to są dwie różne rzeczy. <tryk> Także tutaj może być nieciekawie dla pana Netanyahu. Przeczytajmy dalej. Opowiedziała się za zerwaniem stosunków dyplomatycznych z Izraelem i nałożeniem sankcji gospodarczych przeciwko Netanyahu i jego rządowi oraz wprowadzeniem embarga na sprzedaż broni dla Tel Awiwu. I teraz, tak, oczywiście nikt tego nie zrobi, bo w polityce międzynarodowej nie ma symetryzmu, nie ma równych praw. Tam działa taka zasada, co wolno wojewodzie, to nie tobie narodzie. Co wolno Izraelowi, to nikomu innemu na świecie, ale tylko na świecie zachodu. Bo świat muzułmański Izraela nie cierpi. Chiny Izraela nie lubią. Podobno za Izraelem odpowiedziały się Indie. Ale to tylko, drodzy państwo, w mediach głównego nurtu w Europie nam się tak mówi. No, może w Stanach Zjednoczonych też. Dlaczego tak twierdzę? No, dlatego, że mam trochę znajomych, którzy aktualnie są w Indiach. No i ujmę to w ten sposób. Tam nic nie wiedzą na ten temat, jakoby się, opo się opowiedzieli przed, po stronie Izraela. Więc albo to opowiedzenie się po stronie Izraela jest bezobjawowe i po prostu Hindusi nie wiedzą, że się opowiedzieli, ale się opowiedzieli, tylko nie wiedzą. Wiecie? Przeżyliśmy pandemię wirusa, 80% przypadków bezobjawowych. No nie w takie rzeczy ludzie łyknęli. Albo też my tu jesteśmy w Europie oszukiwani. I tak naprawdę za Izraelem z 8-miliardowej populacji świata to stoi część tak zwanego świata zachodu, którym liczy około 1 miliard. Czyli część ósmej, Gdzie szczerze mówiąc za tym co odpierdziela Netanyahu, to w zasadzie nie jest nikt z moich znajomych. Co więcej, ja mam trochę znajomych pochodzenia żydowskiego, plus wprost Żydów. Żadna z tych osób nie popiera tego, co robi Netanyahu. I to jest ciekawe, że ci ludzie bardzo chętnie by Netanyahu widzieli przed tym Trybunałem. Akurat to nie są Izraelczycy w większości, ale... <laughs> To też coś pokazuje, słuchajcie, jedne z największych protestów w Stanach Zjednoczonych przeciwko temu, co odpierdziela Netanyahu, to pobożni Żydzi robią w Nowym Jorku. Wielkie protesty. W Izraelu też są protesty pobożnych Żydów przeciwko temu, co robi Netanyahu. Więc może być bardzo, bardzo nieciekawie dla Netanyahu. Lecimy dalej. A, no, ale wiesz, wiecie, przepraszam, pomijając to, no to gdyby stosować do Izraela takie same zasady jak do Rosji, no to wiecie: Okej, okay, Izrael został sprowokowany, no ale został sprowokowany przez organizację terrorystyczną, która wymordowała cywilów. Na no teraz Izrael morduje cywilów. To to tak można? Nie wiem, jak ktoś podejdzie na ulicy i, i, i mnie uderzy, to ja mogę pójść do Sejmu i uderzyć jakiegoś posła? No chyba nie. No chyba, że jakiś poseł się zgadza. To ja wtedy idę spacerować po Pradze, żeby ktoś mnie na, nakładał po mordzie. Będzie Opłaci się. Ale jeszcze raz podkreślę, to oczywiście jest tylko żart. Ja tylko oczywiście żartowałem. <taki> także tutaj no, wypadałoby no gdyby stosować takie zasady jak wcześniej, to rzeczywiście wypadałoby nałożyć sankcje na Izrael tutaj główna różnica jest niestety taka, że Stany Zjednoczone są po stronie Izraela no, a oczywiście są przeciwko Rosji to że są przeciwko Rosji to mają rację, bo Putin nie może napierdzielać w cywilów rakietami tylko dlaczego jest przyzwolenie, żeby robił to na ten jachu? Czytamy Czydamy dalej. Towarzyszymy wszystkim przyzwoitym ludziom, którzy chcą skończyć z tym planowanym ludobójstwem, powiedziała balera, cytowana przez hiszpańskie media. Obecnie liderzy europejscy nie stoją na wysokości zadania. Europa musi pilnie działać, nie chcemy być współwinni. Tego planowanego ludobójstwa, jeżeli nie słono zapłacicie za hipokryzję, głoszenia praw człowieka na całym świecie ostrzegła. Minister Grazon skrytykowała zachodnie rządy stojące po stronie izraelskiego premiera, którego nazwał ultra i fanatykiem oraz wezwała Izrael do natychmiastowego zawieszenia broni w celu Ochrony ludności cywilnej Gazy. I tutaj jest to bardzo ważne, ja to też jeszcze raz podkreślę. Tutaj nikomu nie chodzi o Hamas. Wszystkim chodzi o tych cywilów, o te dzieci. Gdyby Izrael zrobił tak, że wejdzie, sobie, wszedłby sobie do tej strefy gazy, wyłapał tych Hamasowców i następnie nawet ich zamęczył, czy tam. <tryk> Macie jakieś publiczne egzekucje, im zrobił coś takiego, to mi się wydaje, że na świecie by się jakoś ludzie tym nie przejęli. Tylko, że wiecie, trzy, czteroletnie dziecko, które ginie za to, że jakiś koleś, którego ono nawet nie zna, skrzywdziło inne dziecko. No, no ludzie, no. To jest coś. To jest coś. Tak pioruńsko nienormalnego, że przecież to się nawet w głowie nie mieści. Lecimy dalej. Minister Grazon skrytykował zachodnie rządy stojące po stronie izraelskiego premiera, którego nazwał, nazwał ultra i fanatykiem, oraz wezwał Izrael do natychmiastowego zawierzenia broni w celu ochrony ludności cywilnej gazy. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z wojną i czystkami etnicznymi, które rozpoczęły. Się wiele dziesiątek lat temu, a teraz doszło do ich przerażającej eksplozji wraz z bombardowaniem ludności cywilnej w ramach zbiorowej kary takiej jak głód, pragnienie, izolacja, przez odcięcie od komunikacji. To wszystko, jeśli dobrze pamiętam, jest opisane jako zbrodnie w, ko w konwencjach. Ta biedna ludność cywilna od dawna cierpi w obozie koncentracyjnym. Jakim jest Gaza, powiedział cytowany przez Europa Press. I to mi mówi minister Grazon, jeśli wcześniej przeczytałem Gazon, to przepraszam, to jest minister aktualnego rządu Hiszpanii. To nie jest byle kto. Po wielotysięcznych propalestyńskich manifestacjach doszło w niedzielę, do wielotysięcznych propalestyńskich manifestacji doszło także w niedzielę. W innych hiszpańskich miastach, między innymi w Walencji, pod hasłem bojkot izraelskiego apartheidu, a także w Barcelonie, Bilbao i Grenadzie. W tym wszystkim najgorsze jest to, że. Znaczy, ja bym bardzo nie chciał, żeby stosunek do tego, co robi Izrael podzielił nas tutaj w Europie i podzielił nas tutaj w Polsce i żeby <grym> tak jak żebyśmy za chwilkę nie zaczęli ze sobą walczyć, że jedni Polacy do drugich Polaków jakieś ee... Ee... Mm... jakieś takie... nie wiem jak to powiedzieć, Jakieś walki, jakieś wojny? Bardzo bym tego nie chciał, drodzy państwo. Co by na ten temat nie mówić? Jak bardzo by mi osobiście było żal tych palestyńskich dzieci? Drodzy państwo, to jest sprawa, którą powinna rozwiązać społeczność międzynarodowa. I też nie wolno zapomnieć tego, co jest moim zdaniem bardzo ważne że trzeba wreszcie też zrobić porządek z Hamasem. Takie organizacje jak Hamas no nie mogą istnieć. Po prostu nie mogą. No. To, co Hamas zrobił, to, była, to, był, zamach, to był zamach terrorystyczny. No. Terrorystów się łapie, wstawia przed sądem, a następnie, w zależności od tego, jakie prawo miejscowe obowiązuje, no zwykle dostają do albo czapę. I ja osobiście dla terrorystów nie mam żadnej litości. I to jest coś, co też bym chciał, żeby, żeby nie umknęło. Tylko dlatego, że Izrael w chwili obecnej zachowuje się skandalicznie, i ja też uważam, że on tam się dopuszcza zbrodni wojennych, to nie oznacza, że wolno przymknąć oko na to, co robił Hamas. Nie, nie wolno. To, co robił Hamas, to jest czyste zło. I tego też nie może być. Do no już się pojawiają jakieś takie głosy usprawiedliwiające to, co robił Hamas. No kurde, nie. Drodzy Państwo, po prostu nie, tego też być nie może. Natomiast, i to jest również powód, dla którego nie wolno zgadzać się na to, co robi Izrael, to, co robi Izrael, to jest w tym momencie produkcja nowych terrorystów. Bo takie dziecko, które jakimś przeżyje to, co robi w tym momencie Izrael, któremu na przykład atak izraelski zabił rodzeństwo, rodziców. To jak myślicie? Ono jak dorośnie, to powie tak no było, minęło, szkoda tego wszystkiego, co się zdarzyło, ale przemoc rodzi przemoc. Ja, ja, ja wybaczam po chrześcijańsku. No nie, bo ono przede wszystkim nie jest chrześcijaninem. Więc jak może po chrześcijańsku wybaczyć? Ale przepraszam, ta wtrątka religijna to była niepotrzebna. Drodzy Państwo, takie dziecko, które w tym momencie ma powiedzmy 4-latka, za 12 lat będzie miało 16 lat i będzie turbo zra, z, zradykalizowane, będzie żyło w niesamowitej wręcz nienawiści. Matka lub ojciec, któremu Izrael w tym momencie zamorduje na przykład żony, dzieci, tak, to jak myślicie, on powie: to, Dobra, słuchajcie, było, minęło? Czy wyjedzie do pierwszego lepszego kraju i powie: Słuchajcie, moje życie nie ma sensu? Wstępuję do waszej organizacji i do końca życia będę ich zwalczał. Na no raczej też to drugie, drodzy Państwo. Niestety, ale tutaj są dwie możliwe scenariusze: albo zakończenie tego szaleństwa, albo eksterminacja. Lub też trwanie takiego stanu, jak jest teraz, że są dwie nienawidzące się frakcje i co jakiś czas coś wybucha. Czasem dosłownie. Moim zdaniem, obecny stan rzeczy jest nie do pomyślenia. No, dlaczego ludzie mają żyć w takich warunkach? Eksterminacja, też moim zdaniem, jest nie do pomyślenia. Moim zdaniem, to, co zostaje, to jest pokój. Trzeba skończyć z tą spiralą przemocy, z tą spiralą nienawiści. A w tym momencie Izrael ją nakręca. I nakręca ją w całym świecie muzułmańskim, nawet nie tylko arabskim, muzułmańskim. Bo przecież Turcy to, to nie są Arabowie, to są Turcy, Irańczycy to nie są Arabowie, to są Persowie, a poziom nienawiści do Izraela piorunsko wzrasta. Poziom nienawiści do Izraela wzrasta również wśród muzułmanów żyjących w Europie. I to jest najgorsze w tym wszystkim, bo ja na wszystko patrzę z punktu widzenia Polski i Polaków. Jestem Polakiem, żyję w Polsce. Oczywiście mi jest bardzo szkoda, jak giną cywile, zwłaszcza dzieci, ale przede wszystkim myślę o naszym kraju. Ale to, co robię w tym momencie, jest pro działaniem propokojowym, więc takim, w którym no, w normalnych warunkach jest najbardziej pro, jakie się tylko da. Ci, te mniejszości muzułmańskie, które tutaj żyją u nas mogą niestety próbować odegrać się na tych, których mają koło siebie. Nie, że pojadą sobie tam do Izraela i zaczną tam rozrabiać, tylko tutaj na przykład wezmą jakąś maczetę i będą sobie, nie wiem, jeździć na hulajnodze i kogoś atakować. Albo um, um, coś wysadzą, Wiadą w jakiś tłum ludzi jakimś samochodem. No, bardzo mam nadzieję, że. I, I najgorsze jest to, że to już się zaczęło, drodzy Państwo. W Polsce na szczęście podobne jeszcze nie. E, mówię podobnie, no bo niestety, no. W przypadku pewnych okropnych rzeczy, które robili Ukraińcy, no niestety, ale one często były tuszowane. Ale jeszcze raz podkreślę, tutaj nie miejmy ich, broń Boże, nie hejtuje Ukraińców, było ich tutaj wiele milionów, tych okropnych rzeczy nie było wcale tak dużo, mówię procentowo, to wcale w żaden, w żaden sposób nie świadczy, że ich tuszowanie nie było haniebne, było haniebne. E, natomiast no nie było ich jak. A, tych, natomiast wiadomo o co chodzi. I tutaj boję się, na przykład, czy które z tych strasznych rzeczy, które aktualnie dzieją się w Polsce. Nie, mia nie miało podłoża, nazwijmy to, religijnego i tylko jest to przed nami tuszowane. Tyle, drodzy Państwo, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!